Cześć moi drodzy, witajcie w drugim odcinku Talii dla początkujących, w którym tym razem przyjrzymy się łowcy. Jest to dopiero druga klasa przez nas omawiana, drugi odcinek. Natomiast, tak jak wspominałem w komentarzach pod odcinkiem dotyczącym druida, postaram się codziennie wrzucać kolejny filmik z kolejną klasą, omówić je sobie wszystkie po kolei według alfabetu. Także już powiedzmy bez dalszych wstępów postaram się tutaj przedstawić to, co mam dla Was dzisiaj. Jeżeli chodzi o łowcę, łowca jest raczej klasą agresywną ze względu na to, jaką ma umiejętność bohatera i wydaje mi się, że w ten sposób należy tą klasę wykorzystywać jako tą właśnie bardziej agresywną, stąd ten powiedzmy rakowy deck Face Hunter, który na pewno mieliście okazję spotkać. Jeżeli chodzi o wersję za 0 pyłku, to jest coś takiego, co przygotowałem. Jest to talia, powiedzmy, w dużej mierze opierająca się na bestiach. Mamy leśnego wilka, bagiennego raptora, rzecznego krokoliszka, coś ze zwierzęcego towarzysza. Łowczyni brzytwoskórych też przyzywa nam bestie. Mamy żółwiora, mamy jednego tundrowego nosorożca, jednego sępa, jednego ogara i dwa razy tresera ogarów, żeby sobie to wszystko pompować. Do tego mamy troszeczkę removali, takich jak rozkaz zabicia, takich jak elfia łuczniczka, szczególnie w połączeniu ze znakiem łowcy może się fajnie sprawdzać, tajemny strzał również na pewno będzie spoko. No i do tego kapłanka, żeby nam troszeczkę wzmocnić stronników, żrący bagienny szlam przeciwko klasom z bronią, yeti, bo yeti. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że taką talią spokojnie można sobie troszeczkę pograć, czy też jakieś tam zadanie dla łowcy zrobić. Jeżeli chcecie się zapoznać z klasą, to również macie taką możliwość. Jest ona dość zbalansowana, raczej w tej okolicy 3-4 many mamy najwięcej. Dorzuciłem jednego ognistego ogara, żeby mieć powiedzmy coś takiego tam mocniejszego. Ewentualnie możecie grać coś, co nie jest bestią, jak na przykład czempiona Wichrogrodu właśnie. Ewentualnie, jeżeli macie, to na przykład schwytanego Jormungara sobie tutaj dorzucić. Generalnie rzecz biorąc, no to już ulepszenia, że tak powiem, zależą od Was. Jeżeli chodzi o wersję za 1020 dastu, nie 1240, jak niektórzy sądzą, mamy wersję budżetową Facehuntera. Generalnie rzecz biorąc, nie mamy dostępnych żadnych przygód, przynajmniej to zakładamy. Mamy dostępne tylko karty, które dostaniemy z paczek albo stworzymy własnoręcznie. Został nam dwa razy znak łowcy z elfią łuczniczką również. Dodaliśmy sobie grubieńskiego sierżanta razy 2, trendowatego gnoma razy 2, worgena, dwie glewiezuki, przepraszam, dwie wybuchowe pułapki, dwóch nożowników, sowę, dwa razy orli róg, spuścić psy, konnego Argentu, bo jest to moim zdaniem całkiem ciekawa karta, ale zamiennie można wsadzić na przykład tajemnego golema, natomiast wtedy koszt talii pójdzie troszeczkę w górę. No właśnie, tajemnego golema i dwa razy wielczego jeźdźca. Jak widzicie, talia kończy się na trzech many, że tak powiem. Najwięcej tutaj właśnie za te trzy się dzieje. Mamy dwie pułapki i dwa razy łuk, jako powiedzmy jakąś tam kombinację. Nie mamy oczywiście dostępnych szalonych naukowców, którzy są nagrodą za Naxxramas. Wiesz, ty jesteś kolego. O właśnie. Także nie mamy tych darmowych sekretów, natomiast myślę, że tak czy siak sekrety można tutaj sobie spokojnie włożyć. Jest to taka wersja talii, która tak naprawdę już wiele nie potrzebuje, żeby być idealną. Również oprócz szalonych naukowców przydałoby nam się coś takiego jak... nie w tą stronę pojechałem, przepraszam. Jeszcze troszeczkę nie ogarniam polskich nazw. Upiorny pajęczek. To jest na pewno karta, którą chcielibyście tutaj mieć. Opcjonalnie jeden na przykład Wilkor Alfa. Ale to już jest powiedzmy zmiana preferencyjna. I jak zdobędziecie troszeczkę więcej pyłków, to myślę, że spokojnie można sobie tą talię jeszcze ulepszyć i mieć w pełni rankingowego, że tak powiem, Facehuntera. Wiadomo, że jest to talia, którą powiedzmy nie wszyscy lubią grać, natomiast jeżeli chcecie coś taniego, coś co się sprawdza, coś w czym w miarę łatwo można dojść wysoko, bo podejrzewam, że nawet taką wersją talii można by wbić legendę, gdyby mieć wystarczająco dużo szczęścia. Później po prostu ulepszyć ją o
karty znak z Remasa Upiornego Pajęczaka czy Szalonego Naukowca, na przykład w miejsce bagiennych raptorów czy jednego znaku łowcy i na przykład jednej łuczniczki, a reszta tak naprawdę może spokojnie sobie zostać, bo to już jest, powiedzmy, praktycznie skończona talia. Że te kilka kart różnicy nie powinno aż takiej robić. Tak czy inaczej, moi drodzy, mam dla was przygotowany pojedynek, w którym zmierzymy się z magiem, jak się zaraz dowiecie. Tak czy inaczej, zapraszam was do przykładowego pojedynku, zobaczycie sobie, jak to się sprawdza w rzeczywistości. No tak jak mówię, ta talia gra praktycznie tak samo jak zwykły Facehunter, bo różni się dosłownie kilkoma kartami. No i jak widzicie, za dość małą ilość piłku możecie sobie coś takiego zrobić. No i spróbować powalczyć w tych grach rankingowych, jeżeli to jest taki styl gry, jaki wam odpowiada, jeżeli łowca to jest ta klasa, którą, że tak powiem, chcecie sobie udoskonalić, że tak się wyrażę, no to myślę, że coś takiego spokojnie może się sprawdzić. Także zapraszam was do przykładowego pojedynku. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do przykładowego pojedynku, oczywiście w trybie casualowym, nie rankingowym. Tam mamy większą szansę na trafienie kogoś z talią, na którą po prostu jesteśmy w stanie cokolwiek poradzić. Lemonkow, grający magiem, będzie naszym przeciwnikiem. Co my tu mamy? Trzy karty, których w zasadzie nie potrzebujemy. Mamy coina, to jest w zasadzie spoko. Tajemny golem też niespecjalnie. Chcielibyśmy jakiegoś dropa za 2, dropa za 1. To by nas interesowało. Bagienny raptor jest tutaj jak najbardziej spoko. Elfia łuczniczka, gdyby się okazało, że to jest MechMage na przykład. No i zwierzęcy towarzysz jest ok. Lustrzane odbicie sugeruje, że to jest tempo, więc zagrywamy bagiennego raptora według, powiedzmy, planu. On sobie powinien z tym spokojnie poradzić. Mamy elfią łuczniczkę i grubieńskiego sierżanta na następną turę. Pocisk lodu jest tutaj jak najbardziej spoko. Wybuchowa pułapka nam tutaj nie pomoże, więc zagramy elfią łuczniczkę i grubieńskiego sierżanta, żeby po prostu zmusić go do spingowania tego grubieńskiego sierżanta. Wtedy nasza łuczniczka się przebije przez chociaż jedną tą prowokację, no bo w końcu kiedyś musimy się tego pozbyć. Jak mamy zwierzęcego towarzysza na następną turę. Znak łowcy tutaj oczywiście nam nie jest potrzebny. No. Mogłem spojrzeć, co zaatakowałem. Nie tego taunta, co powinienem. Trzeba było zaatakować tego, co mi odważyć, a to nie jest jakiś specjalny problem. Raczej. Kula ognia. No dobrze, czyli zużył pocisk mrozu i kulę ognia. Już w tej chwili tutaj Giok nam troszeczkę pomógł. W zasadzie ten błąd z poprzedniej tury został, że tak powiem, zniwelowany. No i teraz mamy całkiem spoko kontrolę nad stołem. Sekret. Pewnie jest to Mirror Entity, czyli lustrzane odbicie, albo kukła, ten nowy sekret. Zabraliśmy spuścić psy, więc w zasadzie max, co możemy zrobić, to aktywować sobie pułapkę i użyć umiejętności bohatera. Mamy znak łowcy, mamy spuścić psy, mamy rozkaz zabicia, więc mamy, powiedzmy, sposoby, żeby pozbyć się tego, co on zagra na stół, ale niespecjalnie mamy co na ten stół w tej chwili wystawić. Eteryczny arkanista, okej. Okay. To mu się podpompuje do 5-5, ale mamy rozkaz zabicia, także nie powinien to być problem, chyba że jest to kontrzaklęcie. Mamy orli róg. Możemy albo użyć orliego rogu i znaku łowcy i liczyć na to, że on nie będzie miał czegoś w stylu Dr. Boom, albo po prostu użyć rozkazu zabicia. Warto wspomnieć, że mamy pułapkę cały czas przygotowaną, więc Orly Luke jest szansa, że nam się podpompuje. No i powiedzmy, że to nam pozwoli zachować rozkaz zabicia na później. Taka wersja wydaje mi się lepsza po prostu. Okazało się, że jest to kukła, ja nie spojrzałem. Co nam z tego wyjdzie, ale 4-2 i tak z tym naszym 2-4 by strajdowało. Nic byśmy z tym nie zrobili. Tak samo by wyszło, gdybyśmy użyli... Zresztą nie, gdybyśmy użyli rozkazu zabicia, to moglibyśmy to dobić z kolei łukiem. Natomiast nie jest jakiś specjalny problem. Nadal mamy rozkaz zabicia na ręku, a to jest dla nas ważniejsze, bo próbujemy grać czymś w stylu Facehuntera, mimo że tak naprawdę zbiliśmy przeciwnikowi dopiero 8 punktów życia w 6 tur.
Natomiast no myślę, że jeszcze będziemy mieli nasz moment. Grubiański sierżant tam tutaj kompletnie nic nie pomaga. Nie ma sensu używać, spuścić psy na jednego strażnika, więc po prostu użyjemy umiejętności bohatera i spasujemy. Nic lepszego w tym momencie nie możemy zrobić, tak mamy tą pułapkę aktywną. Okay, kolega sobie podobiera karty. No to jest powiedzmy jakiś taki budżetowy tempo mage w jego wykonaniu z tym arkanistą. To jest całkiem niegłupi pomysł swoją drogą. Nie atakuje. My dobieramy Glewiozukę. No i teraz mamy 8 many, czyli możemy zagrać spuścić psy grubiańskiego sierżanta, Glewiozukę i umiejętność bohatera. Przyzwiemy tylko 2 psy, no ale będziemy musieli się z tej okazji pozbyć naszej broni. Moglibyśmy teoretycznie strajdować na przykład ze smokowcem, żeby on zginął od pułapki, ale to nie jest do końca to, co byśmy chcieli zrobić. Raczej zaatakujemy twarz. No i tak jak mówię, spuścić psy, teraz Glewiozukę, żeby podpomować na pewno któregoś z psów, a nie sierżanta. Myk. Zostawiamy go na 10 życia. No i zestawienie sobie tego rozkazu zabicia z wcześniej okazało się, przynajmniej na tę chwilę sądząc, dobrym wyborem. Mamy broń za 2 plus umiejętność bohatera za 2, czyli 4 plus co najmniej 3 z rozkazu zabicia. Także brakuje nam 3 punktów obrażeń, 2 mamy teoretycznie z pułapki. A co tak naprawdę to bez różnicy, jeżeli on nie ma żadnego następnego czaru, no to po prostu coś mu zginie od naszej pułapki, jeżeli zdecyduje się zaatakować oczywiście. Ginie Kirintor. Okej, no to ten sekret może nam trochę popsuć, jeżeli to jest kontrzaklęcie albo lodowy blok, albo lodowa bariera, no to mamy problem. Wilczy jeździec za 3 brakujące punkty obrażeń, no tylko tak jak mówię, kwestia tego, czy koleżka właśnie nie ma sekretu, który by nam popsuł tą naszą zabawę, no ale nie mamy wyboru, atakujemy. No nie udało się wygrać. Troszeczkę poszło jak po grudzie na początku, ale mieliśmy jedną taką turę, kiedy zdołaliśmy go mocno ścisnąć i dzięki temu wykończyć go zaraz za chwilę. Także powiedzmy, że taka budżetowa wersja Facehuntera się jakoś tam sprawdziła. Myślę, że nie było wcale najgorzej. Myślę, że czymś takim możecie już popróbować grać. To jest tylko moja sugestia, tak? Oczywiście śmiało możecie próbować czegoś, co wam bardziej odpowiada. Ja tylko wam tutaj proponuję coś, co moglibyście spróbować zrobić dość tanim kosztem. 1020 pyłku to moim zdaniem jest coś, co jesteście w stanie spokojnie w ciągu kilku dni, tygodnia uzbierać z tych początkowych bonusów. Jeżeli byście się zdecydowali na przykład te karty, które tam traficie z paczek, spyłować, myślę, że nie ma problemu, a potem tylko kwestia ulepszania tej talii o kolejne karty. Także moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek dotyczący łowcy wam się spodobał. Oczywiście postaram się jak najszybciej wgrywać kolejne odcinki, teraz będę się starał robić to dzień po dniu. I następną klasą, którą się zajmiemy, będzie mag. Także jutro pojawi się odcinek dotyczący maga, potem paladyn i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ta seria pomoże wam troszeczkę w waszych początkach przygody z Hearthstone'em. Może troszeczkę się z tego nauczycie, może da wam jakieś pomysły, jak moglibyście wykorzystać swoje karty, których być może nie macie aż tak dużo w kolekcji i po prostu potrzebujecie jakiejś drobnej pomocy z tym, żeby jakąś już, powiedzmy, w miarę sensowną talię złożyć. Jeżeli chodzi o tą, którą mieliśmy dzisiaj, w zasadzie każdą, którą będziemy przedstawiać w tej wersji za 1020 pyłku, to w zasadzie brakuje tam, nie wiem, 10 kart do zmienienia, być może minimalnie więcej, może 12 na przykład. Już macie w pełni stworzoną talię, która jest grana normalnie rankingowo na wysokim poziomie, także moim zdaniem no, coś takiego nie jest wcale głupim pomysłem. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że udało się pomóc. Zapraszam oczywiście do kolejnych filmów z tej serii, a tymczasem powodzenia w waszej grze i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!